Ewangelia według Łukasza, 22 rozdział, 32 werset. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Tak, ten fragment mówi o przezwyciężeniu wątpliwości. Gdy Piotr kroczył po wodzie, a ogarnęły go nagle wątpliwości i zaczął się zatapiać, Pan nie dopuścił, aby utonął. Już wtedy uczeń ten, mówiąc obrazowo, został zachowany tylko przez potężne działanie Boga, przez wiarę, jak czytamy w pierwszym liście Piotra, pierwszy rozdział, piąty werset. Następnie widzimy Szymona Piotra, jak musiał na nowo nauczyć się, jak aż do cna zepsute było jego serce we własnej przyrodzonej naturze. To gorzkie poznanie odnośnie do siebie samego mogłoby rozerwać na strzępy jego ufność, która była zakorzeniona w żywej wierze, wystawiając ją na najcięższą i niszczącą próbę. Zaistniało niebezpieczeństwo, że zwątpi całkowicie w siebie samego. Wróg na to tylko czekał, aby odpalić swoje ogniste pociski zwątpienia, aby zburzyć całą wiarę tego człowieka. Jednak Pan dodaje swemu uczniowi odwagi. Powiedział mu: prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. Nie przyszedł bowiem, aby dogasić tlące się knoty, lecz by rozniecić ich żar, o czym czytamy w Izajasza 42 rozdział, 3 werset. Znakomity skutek jego wstawiennictwa widzimy w Dziejach Apostolskich 2 rozdział, gdy Piotr, wypełniony Duchem Świętym, z wielką śmiałością wygłasza pierwsze chrześcijańskie kazanie przed rzeszą ponad 3000 ludzi. W tym fragmencie: ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich, zapisany w Ewangelii według Łukasza 22:32, widzimy kolejne wskazówki, które mówią nam, jak przezwyciężać mamy wątpliwości. Gdy wierzący zgrzeszy, diabeł usiłuje czasem mu wmówić, że on w ogóle nigdy właściwie się nie nawrócił. Co począć, gdy budzą się takie myśli? Powinniśmy wtedy podnieść tarczę wiary i mocno oprzeć się w wierze naszemu wrogowi. Uczy nas tego Słowo Boże zapisane w Efezjan 6 rozdział 16 werset i w pierwszym liście Piotra 5 rozdział 9 werset. Opierając się mocno na tym, o czym zapewnia nas Bóg w swoim wiecznym i na zawsze ważnym słowie, poza tym pomocne jest, aby uświadomić sobie następującą rzecz. Oskarżyciel braci, jak jest diabeł nazwany w objawieniu Jana 12 rozdział 10 werset, nigdy nie będzie wmawiać człowiekowi niewierzącemu, że się nie nawrócił. Zależy mu bowiem na tym, aby nie dopuścić, by taki człowiek w ogóle zastanawiał się nad tym. Wątpliwości odnośnie do kwestii zbawienia szatan rozsiewa tylko pośród prawdziwych uczniów Jezusa, wybranych przez Boga w Jego łasce. Apostoł Paweł pisze: któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Tak uczy nas Słowo Boże w Rzymian 8 rozdział 33 do 34 wersetu. Apostoł Paweł nie poprzestaje na tym. Jest całkowicie przekonany o tym, że ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe nie mogą nas odłączyć od miłości Bożej, bo tak oświadcza nam Słowo Boże zapisane w liście do Rzymian 8 rozdział 38 do 39 wersetu. To zawiera w sobie także i całe nasze zawodne działania i wszystkie błędy naszego życia. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz,
utwierdzaj braci swoich. Ewangelia według Łukasza, 22 rozdział, 32 werset. Ten fragment ma kolejne wskazówki dla nas, jak przezwyciężyć wątpliwości. Gdy czas Pana Jezusa na tej ziemi dobiegł końca, powiedział do swego Ojca odnośnie do uczniów: zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, oprócz syna zatracenia. Ewangelia Jana, 17 rozdział, 12 werset. Powiedział to, wiedząc doskonale, że wkrótce wszyscy oni go opuszczą, a Piotr trzykrotnie się go zaprze. Czy dziś miałoby być inaczej? Dlaczego dla ucznia Pana Jezusa jest to takie ważne, aby z jednej strony lepiej poznali Pana, z drugiej zaś swe własne serca? Co to praktycznie oznacza dla Ciebie? Aby mocno oprzeć się wierze szatanowi, pomyśl o tym, jak Pan Jezus stawiał opór szatanowi, będąc wypróbowanym w pustyni, a potem w ogrodzie Getsemane, gdy był atakowany bezpośrednio przez szatana.